Marek zakaził. A Matka Boża jakby to objawiła bunt przeciwko Ordnu Gusein i działała jakby niezgodnie z przepisami, dając podwaliny pod katechizm Kościoła katolickiego 2242, który mówi wyraźnie, że jeśli jest jakieś zarządzenie władzy cywilnej niesprawiedliwe, jawnie niesprawiedliwe, w tym momencie zakaz mówienia po polsku, to można je ominąć. I Matka Boża w Kirchwałdzie objawiła się i mówiła po polsku wbrew zakazowi niesłusznemu. Z całą pewnością znała ten 2242. Wtedy jeszcze nie znała, bo wtedy jeszcze nie ogłoszono, ale to wynikało z tak zwanego prawa naturalnego, a prawo naturalne jest wieczne i jest zawsze i wszędzie rozciągnięte. Każdy ma do niego dostęp, kto ma prawe sumienie. Stąd jakby nawet jeśli to nie było skodyfikowane, bo to trzeba rozumieć, promulgację prawa. Otóż prawo naturalne zostało promulgowane faktem stworzenia natury ludzkiej. Stąd w religii katolickiej, w wyznaniu katolickim uznajemy, że natura ludzka jest niezmienna. Czego tak jest przepisów w ogóle i zapisów w prawie kanonicznym. Ja chcę skomentować jedną rzecz tylko bardzo ważną, bo brat mówił, że Maria Dziewica okazała bunt. Maria Dziewica nie buntuje się, ona jest wyższym prawem. To ktoś zbuntował się przed Słowem Bożym i kazał Polakom mówić po niemiecku i zabraniał. Ona nie okazała buntu, ona wzmacniała tych, co chcieli się zbuntować, wzmacniała tych, co walczyli o swoją polszczyznę. Samo to, że Maria Dziewica buntuje przed, przepraszam za słowo, byle kim, to podwyższa rangę przede wszystkim byle komu, a moim zdaniem obniża rangę Marii Panny. Ona przyszła wesprzeć niesprawiedliwe. Zgadzam się, dziękuję za tę korekcję. Miłosierdzia. Rzeczywiście działała lega artis, to trzeba powiedzieć. Dokładnie, to działała lega artis, ale zauważyła, że działała w stanie wyższej konieczności. Bo stan wyższej konieczności właśnie pozwala uchylać zarządzenia władzy państwowej. Natomiast jeśli zarządzenia władzy państwowej są przeciwko prawu naturalnemu, w tej chwili rozpisane w Deklaracji Powszechnej Praw Człowieka 1948 roku, one są nieważne mimo pozorów promulgowania. I tam właśnie też w ramach tego programu odnowy w Kirchwałdzie zostało ogłoszone potrzeba trzeźwienia, otrzeźwienia. Więc to był taki prototyp Narodowego Programu Trzeźwości. Ta potrzeba otrzeźwienia była także ogłoszona, właściwie promulgowana w czasie jasnogórskich ślubów narodu, jako ta rękojmia wolności wewnętrznej. Stąd właśnie tutaj jest to w programie także duchowości maryjnej. Niektórzy o tym nawet nie wiedzą, że trzeźwość jest w programie duchowości maryjnej. A ja ponieważ pracuję w sanktuarium maryjnym, jakby jestem zobowiązany, bo to jest w ramach moich obowiązków służbowych, religijnych, promować pobożność maryjną, właściwie pojętą, w odróżnieniu od dewocji. To co, dobrze, ojciec Mariusz tej promocji się podejmuje, czy nie? Możecie panowie ocenić. Śmiało. Nie do końca się czuję kompetentny, bo jakby to jest zupełnie ten fragment pobożności katolickiej, to mówiąc kolokwialnie, jest zupełnie nie moja bajka. No tak. I jedyne, gdzie ja tu mam jakiś punkt zaczepienia, no to faktycznie tutaj ten protest co do tego, że wizja Marii jako tej, która się buntuje, nie? No to nawet Luther w swoim słynnym komentarzu do Magnificat wyakcentowywał właśnie poddanie się i zawierzenie Bogu i gotowość do tego, żeby uczynić wedle tego, co jej Anno zwiastuje. Więc i taka figura Marii, takiego wzorca, mimo jakiegoś takiego stereotypowego dystansu do Marii, jednak przynajmniej na gruncie luterańskim jest obecna. Rzeczywiście wypowiedziałem się mało fortunnie, nieprecyzyjnie, ale chciałbym odprośnie Magnificat powiedzieć, że tam właśnie jest ten maryjny podział ról. Maryja uwielbia Boga, a Bóg za to zrzuca władców z tronu, a więc to jest jakby właściwy podział, że my wielbimy, a on osobiście zajmuje się tyranami. Czasami oczywiście trzeba mu pomóc, czasami trzeba uczestniczyć właśnie w tych przemianach, ale to nie my mamy właśnie zrzucać z tronu, tylko on. A właściwie to nie my pomagamy, tylko on nami, że od tego jesteśmy słudzy, żeby on wysyłał kogo chce, kiedy chce. No tu jest właśnie pewien problem, bo jest taka dykteryjka, że kiedyś pewien młody rycerz idzie do króla, mówi: królu, przyszedłem po nagrodę. A król mówi: ale za co, młody rycerzu? No za to, że wycięłem dwóch twoich wrogów.
Mariusz, ja nie mam wrogów na zachodzie kraju. No po mojej akcji to już na pewno masz. Więc tutaj jak posługiwali się boganami, to trzeba zwrócić uwagę, żebyśmy my nie próbowali się posługiwać Bogiem. Bo on co jakiś czas może powiedzieć sprawdzam. A propos posługiwania, panowie, rozmawiamy na kilka dni przed 8 rocznicą katastrofy smoleńskiej. Jedni próbują dojść z prawdy, inni mówią, że nie ma czego dochodzić, że prawda już ujrzała światło dzienne, że nie ma co, brzydko mówiąc, skombinować, dać spokój, nie stawiać żadnych pomników, nie robić nic. Jak jest nasze zdanie? Wiecie, że w islamie słowa Koranu są dogmaty. Nie dyskutujemy, analizujemy, ale nie dyskutujemy z nimi. Ja mam powiedziane, że mam obowiązek słuchać słowa Jezusa i wszystkich innych poprzednich proroków. A Jezus nakazywał tylko prawda nas wyzwoli. Jeśli ktoś nie chce szukać, to ma prawo nie szukać. Jeśli ktoś uważa, że nie ma sprawy, ma prawo uważać, że nie ma sprawy. Jeśli ja chcę się dokopać czegokolwiek więcej, nikt nie ma prawa mi zabronić. Ja nie będę mówił o pomnikach i niepomnikach, bo jak wiecie, ja w ogóle jestem przeciwko pomnikom, jak każdy muzułmanin. To one są właściwie a propos. One nie są sednem sprawy. Natomiast jeśli bym miał jednomilionową procenta wątpliwości, to będę się doszukiwał prawdę, bo tak nakazał Bóg. Nakazał swoim prorokom, nakazał Mojżeszowi, nakazał Jezusowi, nakazał Mohamedowi, czyli nakazał mnie. Mamy prawo szukać prawdy. Tam jest prawie 100 osób. 96. Prawie 100, dobrze powiedziałem? Tak. Myślimy 100, a tak naprawdę 800. Bo przecież były rodziny, bolały matki, córki, ojcowie. Wiecie, co to znaczy pochować własnego syna, który był piękny, różny, doskonałym, nie wiem, dziennikarzem, pilotem, cokolwiek. Więc najbliższych 800 do 1000 osób i 48 milionów ludzi, którzy stracili swoje. I lice, ja nie muszę wszystkich tam lubić albo kochać, ale ludzi stracili życie. Moim zdaniem osobistym, to nie mówię w imieniu nikogo, byłoby to strasznie grubymi nićmi szyte i nie wierzę w to. Ale to, że ja nie wierzę, to nie znaczy, że nie miałem szukać. Jeśli ktoś się doszukuje i będzie doszukiwał się przez następne 60 lat, chwała mu za to, bo taki jest nakaz. Do dziś nie wiemy, jak to było z Kennedy, ale to nie znaczy, że już mamy zostawić sprawę. Panie doktorze. Właśnie ja powiem tak, ja na to patrzę z pewną dystansem. Znaczy, na pewno jest mi bliskie to myślenie, które przed chwilą wybrzmiało. To znaczy, że to jest tragedia, która niewątpliwie zaznaczyła się na historii tego kraju, zaznaczyła się na historii ludzi w tym kraju. Sam pamiętam ten czas, te parę lat temu, kiedy no, to był zupełny szok dla wszystkich. No tych parę lat to jest już 8 lat. No, to, i więc w tym sensie tutaj czasami mam takie trochę wrażenie, że może by było dobrze, żebyśmy mniej przy tym takim sensie dyskusji też, nie wiem, politycznej, społecznej, grzania emocji, a bardziej zastanowili się nad pewnym wyciszeniem i dali też ludziom szansę na przeżycie żałoby. I tu mam pewne wątpliwości co do jakiejś nadmiernej emocjonalności z tym wszystkim związanej, natomiast... No, ale ta żałoba była również elementem gry politycznej, bo mówiono, że żałoba trwa miesiąc, pół roku, a może rok. I dlaczego te żałoby ciągnąć przez 8? Znaczy, no i właśnie tu jest cały problem ze Smoleńskiem, że bardzo mocno i bardzo szybko te konteksty się pomieszały, nie? Myśmy nie dali chyba sobie czasu na to, żeby faktycznie przeżyć to, co tam się stało. Nie potraktowaliśmy to w pierwszym rzędzie jako właśnie tragedii, ale bardzo szybko nam się... I to znowu, to nie jest kwestia jakichś personaliów, dla mnie to jest kwestia skrypcji uwagi narodowej, które my mamy, bo w tym kraju jesteśmy bardzo mocno wrażliwi na to, że nam wycinają elitę co jakiś czas, bo po prostu historycznie tak było. Nie? I przez to...
przez to nam wskoczyło bardzo, bardzo dużo takich kontekstów, które no, chyba nie do końca sprzyjają takiemu spokojnemu zastanowieniu się, spokojnemu skonfrontowaniu się, było, nie było, ze śmiercią i z ostatecznością. To jest też znowu zupełnie moje prywatne zdanie, ja tu też nie próbuję kogokolwiek reprezentować w tym momencie, mówiąc to, co mówię, ale śmierć i granica życia to jest to miejsce, gdzie chyba należy bardziej myśleć niż coś mówić. To dlaczego w takim razie dla niektórych to było bardziej profanum niż sakrum? A to już jest pytanie do tych, co to było bardziej profanum niż sakrum. Znaczy pytanie też, jak definiować tutaj to sakrum, bo to też to, co z mojej perspektywy bardzo mocno wybuchło w kontekście katastrofy smoleńskiej, to to, że my mamy bardzo różne rozumienia sakrum. A co do profanum jesteśmy zgodni? No to automatycznie też nie, bo to nie da się definiować sakrum bez profanum. Nie? To jest stawianie granicy pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami i pewnym wyzwaniem jest nauczyć się z tym żyć, bo nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie wszystkich wstawić w taką sztancę, że ta definicja, gdzie jest sakrum, a gdzie profanum, będzie wspólna. Więc chciałem odnieść się do tego, co w kwestii katastrofy smoleńskiej padło tu przed chwilą. Przede wszystkim, jeśli chodzi o podejście katolickie do rzeczywistości, to zakładamy, że każda nauka, czy właściwie każda dziedzina ma swoją metodologię. I jeśli to wydarzenie historyczne, którym była tragedia smoleńska, dokonała się w świecie rzeczywistym, to to, co było jej przyczyną i przebiegiem, nie jest kwestią wiary, przekonań, tylko kwestią badań empirycznych. I dlatego bardzo jestem ja osobiście wstrząśnięty takimi jakby podejściami, że jedni wierzą w zamach, inni nie wierzą w zamach. Ja uważam, że podobnie jak na przykład w kwestii globalnego ocieplenia... To wszystko sprowadzamy tylko do tego, czy ktoś wierzy w zamach, czy w ten zamach. Ale właśnie ja nie sprowadzam, tylko na razie mówię o tym, że to nie chodzi o wierze, tylko to są badania empiryczne. Na przykład, kiedy ten, który to badał empirycznie, się zna na tym, mówi, na przykład pokazuje fragment drzwi tego samolotu i mówi, że badania empiryczne na całym świecie pokazują, że jeśli jakiś materiał obróci się powyżej 360 stopni, a tam było 400 stopni, to znaczy, że może to tylko siła wybuchu to wykonać. I to jest jakby badanie empiryczne. I dlatego, co zaszło w Smoleńsku, ja to nie rozstrzygam, bo ja nie mam kompetencji, nie jest kwestią wiary, tylko kwestią badań naukowych. I badania naukowe, te empiryczne w tej dziedzinie, mają to do siebie, że są weryfikowalne empirycznie, sprawdzalne i powtarzalne. W tym sensie dokładnie dotyczy to, nazwijmy to, tak samo globalnego ocieplenia. To jest to samo zagadnienie, kiedy ludzie dzielą się na tych, którzy wierzą w to globalne ocieplenie i nie wierzą. A według podejścia katolickiego to nie jest kwestia wiary, tylko badań empirycznych, nauk empirycznych. A badania dowodzą, że zmiany w klimacie są zmianami cyklicznymi. Po fazie upałów następuje faza ochłodzenia. To prawda, i są jeszcze inne rzeczy. Ale jedni się z tym zgadzają, drudzy nie. Ja nie chcę rozstrzygać, tylko chcę powiedzieć, że rozstrzygnięcie nie przebiega w wierze. To jest tak, jakby ktoś dyskutował, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła i kazał, żeby na zasadzie dogmatu wiary, przekonań to rozstrzygać, podczas gdy to się rozstrzyga za pomocą no, różnych... Jeszcze ta druga rzecz, tutaj odnośnie sakrum i profanum. Otóż na szczęście mamy coś takiego jak książka Józef Ratzinger, Europa i tożsamość, przyszłość i tak dalej. I tam w tej książce jest powiedziane, że w kulturze europejskiej jest zawarty implicytny szacunek dla sakrum drugiego człowieka. Czyli jeśli coś dla tego drugiego jest sakrum, to ja w ramach bycia Europejczykiem powinienem to uszanować, niezależnie od tego, czy ja to uważam za sakrum, czy ja to nie uważam za sakrum. I w tym sensie w tożsamości europejskiej no, nie uchodzi profanowanie synagogi, czy tam, prawda, meczetu, czy kościoła, czy jakichkolwiek innych instytucji, które dla kogoś są święte. I na tym właśnie polega tożsamość europejska, że my szanujemy nie tylko swoją świętość, ale cudzą świętość i po prostu na przykład kiedy wchodzimy prawda, do meczetu, to zdejmujemy buty, o ile się nie mylę, prawda? I teraz, czy ja to uważam za akt sensowny, czy nie, to jest moja sprawa. Natomiast istotne, żebym ja to uszanował. Pamiętam, jak kiedyś uszanował, to też jest mniej więcej takie tożsame z dopasową się. No wtedy, kiedy wchodzę na cudzy teren. Jeśli decyduję być w środku. Tak. Zresztą chyba opowiadałam, że zdarzało się, że ktoś nie chciał zdjąć buta. Nie powiedziano, że jestem się na chcę mieć, ale nie chcę zdjąć.
archeologowie nie dają rady. No ale nie, tam nie są przodkach. To jest jedna rzecz, która właśnie brak dominuje kolejne programy z cyklu Ideologika. Za dziś dziękuję. Dobrego udanego weekendu. Do usłyszenia. Powtórka programu. Na zdrowie. Zapalenie zatok to nieprzyjemna przypadłość. Nie możemy swobodnie oddychać, pojawia się ból głowy, uczucie rozpierania w nosie. Zatkane zatoki przeważnie są objawem choroby. Jeśli stan się przedłuża, może powodować poważne zakażenie. Jak je leczyć? Jak dbać o zatoki, żeby nam nie dokuczały? W dzisiejszym programie powie nam otolaryngolog, chirurg głowy i szyi, doktor nauk medycznych Norbert Górski z Kliniki Optimum w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani. Bardzo to ładny wstęp. Zatoki mogą być przyczyną wielu nieprzyjemności dla ich właściciela. I najczęściej jest tak, iż ta nieprzyjemność zatokowa powodowana jest przez infekcję, przez zakażenie. Dla części pacjentów ta nieprzyjemność związana z infekcją się przedłuża. Trwa tygodniami, miesiącami, latami. Dla tych pacjentów mamy zarezerwowany termin, iż cierpią na przewlekłe zapalenie zatok nosa. I teraz następuje, co wymaga powiedzenia, pewien paradoks terminologiczny, dlatego że tak naprawdę nie ma zapalenia zatok przynosowych. Prawidłowe określenie powinno brzmieć zapalenia zatok przynosowych. Wiele chorób, które dają bardzo podobne dolegliwości pacjentom. Może przyczyniać się do tego infekcja już wspomniana, mogą przyczyniać się odmienności anatomiczne w budowie nosa, w budowie zatok, mogą przyczyniać się do tego nadwrażliwości na otaczające nas czynniki zewnętrzne. Jedną z takich nadwrażliwości może być alergia. Jest wreszcie grupa pacjentów, którym problemy w nosie wychodzą, powstają na nieznanych dla nas przyczyn. W tej chwili, by określić, w jakim mechanizmie powstają na przykład polipy nosa, pracuje wiele zespołów badawczych na całym świecie. Co pewien czas pojawia się teoria, że już wiemy, tak, już wiemy. Pamiętam mój pobyt na konferencji w Waszyngtonie w roku 2000, dawno, kiedy zespół z Mayo Clinic przedstawił wyniki swych prac, a zaczęliwym slajdem było zdjęcie Kopernika, że oto właśnie stanęło słońce, a ruszyła ziemia. Takiej zmiany w pojmowaniu problemów zatokowych myśleli, że dokonali. Wystarczyło parę lat, bo okazało się, że jednak ziemia stoi w miejscu, a słońce krąży w koło, czyli Kopernikiem nie zostaje. Ale ja chciałabym jeszcze zapytać, właściwie po co są nam zatoki, panie doktorze, skoro mamy z nimi tyle problemów? To doskonałe pytanie. Bardzo lubię to pytanie. Jedyna prawidłowa odpowiedź, której w tej chwili mogę szczerze udzielić, to, że nie wiem. I tak naprawdę znowu istnieje wiele teorii, do czego one nam są potrzebne. A to, że gdy w rozwoju filogenetycznym stawaliśmy z czterech kończyn na dwie, to nagle czaszka wykonana z litej kości stała się za ciężka i za trudno nam ją było dźwignąć. No to natura stworzyła przestrzenie powietrzne wewnątrz tej czaszki, by była ona lżejsza i łatwiejsza do wysokiego unoszenia. Drugą teorią jest to, iż zatoki pomagają nam oczyszczać, nawilżać powietrze, którym oddychamy. Jedyna prawidłowa? Nie wiadomo. Część z moich kolegów śmieje się, iż zatoki człowiek ma po to, by laryngolodzy mieli pracę, bo problem jest powszechny. Dotyczy, jak się uważa, około 20% populacji. Więc naprawdę jest to choroba bardzo, bardzo częsta, dotykająca wielu z nas. Starsze liczy do 5, piąta osoba już ma problem z zatokami. Jednym z objawów tych problemów z zatokami jest ból głowy. Jak odróżnić ten ból taki typowo zatokowy od bólu, nie wiem, migrenowego albo jakiegokolwiek innego? Chciałbym cofnąć się krok wstecz. Ból głowy powszechnie wiązany jest z dolegliwościami zatokowymi. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba na podstawie reklam telewizyjnych leków, gdzie występuje to zawsze. Natomiast on przy dolegliwościach zatokowych może występować, ale nie musi. Mamy wiele innych dolegliwości, które mogą wskazywać na problemy zatokowe. Ograniczenie drożności nosa, czyli zatkany nos, spływanie wydzieliny do gardła, co możemy widzieć po odchrząkujących pacjentach. I wiele, wiele innych dolegliwości, które połączone w starannie prowadzonym przez doktora wywiadzie, wskazywać mogą na dolegliwości zatokowe. Niemniej, jeżeli boli nas głowa i podejrzewamy, że są to zatoki, jeżeli mamy ograniczoną drożność nosa, jeżeli mamy stale w tym nosie katar, jeżeli coś nam spływa, tak, to już jest zestaw powodów, z którymi warto
warto pokazać się do swojego doktora? Czy on oceni, w czym problem? I doktor powinien zacząć, tak jak już powiedziałem, od starannego wywiadu z pacjentem, potem od dobrego, merytorycznego badania, czyli nie tylko zajrzenie do nosa, kolokwialnie mówiąc, czy rynoskopia przednia, ale dokładne badanie endoskopowe. Mamy w tej chwili technikę, technologię, by całość wnętrza jamy nosa obejrzeć dość starannie. Jako że zatoki przed takim badaniem endoskopowym są ukryte, bo schowane czy to w okolicy czoła, czy to w okolicy policzków, uważa się, że jeżeli podejrzewamy problemy zatokowe, to dobrym badaniem diagnostycznym jest tomografia komputerowa. I teraz cały ten zestaw ma taki porządek rzeczy, jeżeli mówimy o dolegliwościach zatokowych przewlekłych. Przyjęło się uważać, że trwających powyżej 12 tygodni. Oczywiście tak dokładna diagnostyka nie jest potrzebna przy ostrym zapaleniu zatok, które może przebiegać z podobnymi dolegliwościami, ale trwa krótko i daje się z sukcesem leczyć farmakologicznie. Już wcześniej powiedział pan o tym, panie doktorze, że są przeróżne przyczyny zapalenia zatok. Powiedzmy, co może do tego prowadzić? To znowu jest doskonałe pytanie. Tych przyczyn udało się naszej nauce zidentyfikować całkiem kilka, natomiast na pewno wiemy, że nie wszystkie. Indywidualna osobnicza predyspozycja. Nasza budowa anatomiczna, nie wszyscy skonstruowani są tak samo. Dla części z nas upowietrzniona małżowina nosowa, która zajmuje w nosie, kolokwialnie mówiąc, zbyt dużo miejsca, skrzywiona przegroda, może prowadzić do takiej kaskady procesów zapalnych, konsekwencji dających przewlekłe dolegliwości zatokowe. Część z nas jest skonstruowana w ten sposób, iż rosną w nas polipy, a wśród tej grupy taką najbardziej dotkniętą dolegliwościami grupą jest grupa pacjentów, którzy są nadwrażliwi na aspirynę, mają astmę i mają polipy w nosie, czyli mają tak zwaną triadę Sandersa, czyli astmę aspirynową. Ci pacjenci na zatoki cierpią przewlekle, najczęściej przez całe życie. Dlaczego tak jest? Skąd te wielkie problemy w ich leczeniu? Nie wiadomo. Oddzielną rzeczą są najczęstsze dolegliwości zatokowe, czyli ostre zapalenie zatok. Ostre zapalenie zatok jest prostą konsekwencją infekcji, czyli mamy infekcję nosa, katar, zwykły pospolity katar. Anglosasi ukuli termin, iż mamy rhinosinusitis, czyli zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowy, albowiem jest to niejedność anatomiczna. W związku z tym praktycznie każdy, kto ma katar, ma także infekcję zatok. Natomiast, jak wiadomo, katar ustępuje w zależności, czy leczony, czy nieleczony, po tygodniu albo po 7 dniach. I w tym samym czasie ustępują też dolegliwości zatokowe. Chyba, że jest to katar o podłożu alergicznym. No, to już zupełnie inna grupa problemów, ale tak, ma pani rację. Alergia może powodować się przewlekłe występowanie wydzieliny w nosie, ale to już leczymy w inny sposób, to wiemy, jak diagnozować i z dolegliwościami związanymi z alergią umiemy sobie radzić farmakologicznie, prawie zawsze. A jak laryngolog jest w stanie odróżnić, że przychodzi do niego pacjent, który skarży się na przewlekły katar, przychodzi właśnie w przekonaniu, że ma problem z zatokami, a tymczasem laryngolog zagląda do nosa i mówi, pan jest alergikiem. Proszę z tym problemem udać się do alergologa. Na jakiej podstawie stawia taką diagnozę? No, na podstawie wywiadu najczęściej i badania oczywiście. Bo jeżeli dolegliwości ze strony nosa i zatok występują systematycznie w danej porze roku albo w danej sytuacji, czyli jeżeli pacjent idzie spać, kładzie się na łóżko, no to można domniemywać, że pierwsze to jest nadwrażliwość na pyłki, bo o określonej porze roku drzewa pylą, a drugie może być na przykład nadwrażliwością na roztocze, których mamy bardzo dużo w naszych łóżkach. Po drugie, u części pacjentów, oglądając wnętrze nosa, oglądając, jak wygląda płona śluzowa, można domniemywać, czy jest alergia. A później testy. Testy, które no, w obecnych czasach praktycznie jednoznacznie wskazują na to, czy pacjent jest nadwrażliwy i na co. Wspominał pan o tym, że w tej chwili diagnostyka jest już nieco bardziej rozwinięta niż jeszcze kilkanaście lat temu, gdzie takim badaniem mającym ostatecznie rozstrzygnąć kwestię problemów z zatokami było zdjęcie rentgenowskie. W tej chwili tych metod jest o wiele więcej, są one dokładniejsze. Powiedzmy, jak wygląda diagnostyka. Warunkiem koniecznym... Mówimy diagnostyka, diagnostyka, bądź Polką, diagnostyka. O dykteryjce, ale to jest
dosyć oczywiste. W związku z tym, jeżeli mamy dolegliwości zatokowe, które znamy, bo widzieliśmy je choćby w telewizji, to jeżeli one się powtarzają, jeżeli coś się z nami dzieje, pofatygujmy się, żeby odwiedzić tego doktora, żeby dać mu szansę. A jeżeli damy doktorowi szansę, to po pierwsze porozmawia on z nami, co jest naszym problemem. Zacznie dopytywać, jak i kiedy, jak często, w jakich okolicznościach te dolegliwości się pojawiają. A następnie powinien przeprowadzić i przeprowadzi prawidłowe badanie. Tak jak wspomniałem, badanie endoskopowe, czyli dokładne obejrzenie wnętrza nosa. Daje bardzo dużo informacji. To, jak wygląda płona śluzowa, to jak ten nos jest zbudowany, to jak wygląda nasza przegroda, małżowiny nosowe, to naprawdę jest dużo informacji dla doktora. A jeżeli doktor uzna za stosowne na podstawie wywiadu, rozmowy i na podstawie badania, że potrzebuje więcej informacji na temat stanu naszych zatok, no to takim badaniem, które zapewne zleci, będzie tomografia komputerowa zatok przynosowych, która pokazuje już dokładnie budowę naszej twarzy czaszki, gdzie znajdują się zatoki. A czy zanim lekarz zaordynuje antybiotyk, nie powinien najpierw skierować pacjenta na badanie posiewu bakterii z błony śluzowej nosa? Jeżeli mówimy o zapaleniach ostrych, czyli krótkotrwających, to tu wdrażamy, to jest przyjęta metoda postępowania, tak zwane leczenie empiryczne. Czyli ja widzę pacjenta, wiem jak wygląda, ten wymaz tak naprawdę nie jest mi potrzebny, bo na podstawie mojej wiedzy, którą posiedliśmy jako lekarze na podstawie wieloletnich badań populacyjnych, wiem jakie najczęstsze bakterie tam występują, jaki antybiotyk zaordynować pacjentowi. Ale wiem też, że obecnie wiem już, że nie sam antybiotyk jest jedynym wystarczającym lekiem do leczenia ostrego zapalenia zatok, że powinny być, uważa się w tej chwili, podawane sterydy donosowe, które zmniejszają stan zapalny błony śluzowej, że powinno być podawanych całkiem kilka leków, które pomagają oczyścić jamy nosa z wydzieliny, czyli leki mukolityczne, pielęgnacja, płukanie nosa. To powinno być wybrane na podstawie rozmowy i badania pacjenta. Natomiast to odnosi się do ostrych zapaleń zatok. Należy tutaj bardzo wyraźnie namalować granice między ostrym a przewlekłym zapaleniem zatok, dlatego że są to dwie zupełnie różne jednostki chorobowe, które leczy się też w zupełnie inny sposób. Czyli przewlekłe zapalenia zatok, wiemy już, że na pewno leczeniem prawidłowym nie jest antybiotyk, w szczególności antybiotyk jako jedyny lek. Jeżeli następuje zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok, tak, oczywiście wtedy antybiotyk, ale wiemy, że podstawą leczenia przewlekłego zapalenia zatok jest leczenie przeciwzapalne miejscowe, czyli stosowanie sterydów donosowych, które są absolutnie bezpieczne, to należy podkreślić. Nie wpływają na naszą gospodarkę hormonalną i mogą być stosowane nawet u małych dzieci. Czasem dla niektórych pacjentów nie możemy sterydoterapię to robić, wrażenia pozostawiać niedomówień, podejrzeń, że Polska jest krajem lichwiarskim, że tylko pieniądze przeliczają, że Polska jest więc krajem na dorobku, biedna i głupia. No nie można tak, nie można takiego śladu po sobie pozostawiać. Całkiem szczerze, trzeba uczciwie wziąć się do roboty i po prostu współpracować, no to czyli, że też sobie pomagać, a nie tylko jechać na sobie. Powinno się to stosować przez okres 3 miesięcy. Dopiero wtedy, jeżeli nie ma efektów naszego leczenia farmakologicznego, można przejść do rozważania leczenia zabiegowego. Taki jest nasz obecny europejski, a i przyjęty przez resztę świata stan wiedzy. No właśnie, zabiegowe leczenie, czyli jakie? Tu też zmieniło się wiele przez ostatnie lata, bo kiedyś były to dosyć agresywne operacje. Żeby dostać się do zatok, które są starannie przez naturę ukryte w naszej twarzy czaszce, no to trzeba było się tam dostać, coś rozciąć, coś podnieść. W tej chwili dzięki zdobyczom techniki, czyli tak naprawdę endoskopom, jesteśmy w stanie cały zabieg przeprowadzić przez dziurkę od nosa. Co niektórzy śmieją się, że to jak operowanie przez dziurkę od klucza, ale jest to bezpieczna, dobrze opanowana, znana, przewidywalna metoda leczenia. I teraz znowu całość tego leczenia jest dostosowywana do stanu pacjenta. Tak jak nie ma garniturów, które pasują na wszystkich, tak nie ma jednej metody operacji, która
odpowiada każdemu pacjentowi. W związku z tym, tak jak u krawca, dobieramy dokładnie nasz zakres zabiegu w zależności od tego, co dzieje się z pacjentem, na czym pacjenta problem polega. Jesteśmy w stanie tak dobrać zakres zabiegu, by przy minimalnej inwazyjności, minimalnej traumie dla pacjenta uzyskać maksymalny skutek. A w jakich przypadkach stosuje się już takie metody chirurgiczne? Co musi być przyczyną? No tak jak powiedziałem, brak ustępowania dolegliwości pacjenta po prawidłowo prowadzonym, wystarczająco długim leczeniu farmakologicznym. Czyli jeżeli widzimy, że my leczymy według aktualnego stanu wiedzy, stosując właściwą terapię, a pacjent przychodzi po tych 2-3 miesiącach, mówi, no nie ma absolutnie dla mnie żadnej poprawy i panie doktorze, czy możemy coś z tym zrobić? To wtedy myślimy o leczeniu zabiegowym, o leczeniu operacyjnym. Inną grupą pacjentów, u których rozważamy leczenie zabiegowe operacyjne, to możemy powiedzieć, że to praktycznie od razu, jeżeli widzimy jakieś duże odmienności anatomiczne, że pacjent ma taką anatomię, przy której leczenie farmakologiczne nie rokuje sukcesu. Jeżeli pacjent ma nos, który jest choćby po urazie i nie działa dobrze, no to wiemy, że bez zapewnienia tej właściwej anatomii, właściwych stosunków anatomicznych wewnątrz nosa, no, jakbyśmy nie próbowali leczyć farmakologicznie, to nie odniesiemy sukcesu. Ja zawsze mówię pacjentom w takich przypadkach, że nie ma takich leków, które są w stanie wyleczyć anatomię. Ja bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był dzisiaj otolaryngolog, chirurg głowy i szyi, doktor nauk medycznych pan Norbert Kurski z kliniki Optimum w Warszawie. Bardzo pani dziękuję. Ja również żegnam się z słuchaczami Polskiego Radia 24. Do usłyszenia za tydzień. Elwira Kaganowicz. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 5. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Niemiecka policja potwierdziła, że kierowcą furgonetki, która wjechała wczoraj w tłum ludzi, był 48-letni obywatel Niemiec Jens R. Z pierwszych ustaleń służb wynika, że sprawca działał sam. Policja nie potwierdza terrorystycznego motywu tragedii. Podaje, że motywy działania mężczyzny nie są znane. No, czyli, że ludzie wariują. Twierdzą, że Jens R. był znany policji jako drobny złodziej i miał być niestabilny psychicznie. Welt am Sonntag wspomina, że w przeszłości sprawca tragedii groził, iż popełni samobójstwo. A my tu w Polsce musimy porządku dokonać, porządek robić, że skoro nie ma tutaj ludzi prawosławnych, to z lichwiarstwem trzeba się uporać, z lichwiarstwem we Wrocławiu i tu w Warszawie, z lichwiarstwem, bo nie podejrzewam, żeby aż tam do Białegostoku to lichwiarstwo doszło. Tam jest prawosławie i na terenach Podlasia jest święto właśnie w dzisiejszą noc. Zginęły dwie osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Antoni Macierewicz, szef tzw. podkomisji smoleńskiej, powiedział, że 10 kwietnia 2010 roku polska elita w samolocie Tu-154 zginęła na skutek eksplozji. W Toruniu odbyła się konferencja poświęcona katastrofie smoleńskiej. Antoni Macierewicz skrytykował działania byłego ministra obrony Bogdana Klicha, któremu zarzucił zwlekanie z powołaniem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Kluczowe 5 dni badania tej tragedii minęło, zanim pan minister Klich powołał komisję. Oczywiście ja nie chcę twierdzić, że on to zrobił z własnej woli, być może mu ktoś kazał, nie wiem jak. Nie mam wątpliwości, że działania pana ministra Klicha odbywały się w koordynacji z działaniami pana premiera. O tym świadczy cały przebieg wydarzeń. Złożyłem w tej sprawie jako przewodniczący komisji doniesienie do prokuratury. Mam nadzieję, że proces sądowy wyjaśni relacje między obu panami. Szef podkomisji podkreślił, że katastrofa smoleńska nie ma precedensu w dziejach światowego lotnictwa. Dziś kolejna niedziela z ograniczeniem handlu. Na 5 niedziel przypadających w tym miesiącu handlowa będzie tylko ostatnia. Zdaniem głównego ekonomisty pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego 4 kolejne
niehandlowe niedziele w kwietniu to przedsmak pełnego ograniczenia w handlu. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba doprecyzować przepisy, podkreślał w rozmowie z informacyjną agencją radiową Łukasz Kozłowski. Przepisy dotyczące ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wymagają uszczegółowienia, ponieważ obecnie są nieprecyzyjne, co powoduje, że mogą być rozmierze w sposób interpretowane przez przedsiębiorców, jak i organy kontrolne. Pewne właśnie kryteria definiowania poszczególnych rodzajów placówek, tych, które są wyłączone spod zakazu handlu w niedzielę, powinny być doprecyzowane, by nie postawione zostały wszelkie wątpliwości dotyczące, w jaki sposób nowe przepisy mają być stosowane. Wiceminister pracy Stanisław Szwed nie wyklucza, że przepisy będą doprecyzowane. Na razie jednak nie ma takich planów. W tej chwili nie ma mowy o zmianie ustawy, bo czy to jest cały proces legislacyjny. Nie widzimy też takiej potrzeby, żeby po miesiącu funkcjonowania dokonywać zmiany. Z jednej strony są zarzuty, że ustawa jest bardzo rozbudowana, ma liczne wyjątki. Z drugiej strony niektórzy mówią, że powinna być prosta i krótka. Myślę, że w czerwcu będziemy trochę już więcej wiedzieć, czy faktycznie trzeba dokonać jakiejś nowelizacji. Na dzisiaj takiej decyzji nie ma. Od 1 stycznia przyszłego roku handlowa będzie tylko jedna niedziela w miesiącu. Od 2020 będzie obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem 7 w roku. Węgrzy wybiorą dziś nowy parlament. Lokale wyborcze będą czynne od 6 do 19. Sondaże wskazywały, że Fidesz premiera Viktora Orbana może liczyć na poparcie 41% wyborców. Niewykluczone, że partia nie zdobędzie większości konstytucyjnej, a jedynie zwykłą większość. Opozycyjny Jobbik może liczyć na 21% głosów. Kampania wyborcza Fideszu skupiała się głównie na zagrożeniu nielegalną imigracją. Opozycyjny Jobbik także twierdzi, że istnieje takie niebezpieczeństwo, ale mówił też o korupcji sięgającej najwyższych władz. Inni oponenci rządzących mówili więcej o kłopotach w służbie zdrowia i edukacji. Czas na prognozę pogody. W niedzielę na południowym zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu i burze. Słaby deszcz także w Tatrach, ale będzie ciepło. Termometry pokażą od 19 do 21 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w kotlinach górskich. Od 16 do 18 wiatr umiarkowany w porywach. W czasie burz do 60 km na godzinę, południowo-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po godzinie 5 i ponad 200 eksponatów, przy których samodzielnie można poznawać świat, znalazło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tam została otwarta strefa eksperymentowania. To przestrzeń poświęcona człowiekowi i przyrodzie, a odwiedzający centrum po raz pierwszy zobaczą żywe organizmy. Na otwarciu wystawy była nasza reporterka Małgorzata Głogowska. Co robisz tutaj? Układam narządy człowieka. Próbuję ułożyć teraz serce. Jak ci się podoba ten eksponat? Fajny jest, bardzo mi się podoba. Irena Ciśnicka, Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj otwieramy naszą nową wystawę. Największą strefę eksperymentowania. Zupełnie swobodnego eksperymentowania. I bawimy się nie tylko ze zjawiskami natury, ale bawimy się też z procesami przyrody. Oglądamy cud życia, dlatego że po raz pierwszy wyhodowaliśmy część eksponatów. Nie tylko zrobiliśmy je w warsztacie. My bardzo czule hodowali. Zastanawiamy się i nad cudem życia, i nad nami, bo my też jesteśmy cudem życia. Zastanawiamy się nad granicami naszych możliwości, nad naszą percepcją, nad naszymi zmysłami, nad tym, dlaczego tak łatwo czasami nas zwieść i jak trudno czasami odróżnić nam tą ułudę od prawdy. Eksponat, który każdy lubi i Państwo też będziecie lubić, jak tylko tam wejdziecie, to jest takie miejsce, które z osób dużych robi bardzo małych, a z bardzo małych robi dużych i właściwie człowiek czuje się skonfundowany, bo był przyzwyczajony do zupełnie innego rozmiaru swojego ciała. Co tutaj się na tym eksponacie bada? Tutaj polega na tym, że trzeba mieszać światło tak, żeby powstał żółty kolor. Jak ci się podoba to? No, fajne. Ciekawe? A jak ci się podoba w ogóle w Centrum Nauki Kopernik ta wystawa? No, bardzo fajnie jest. Byłam 3 lata temu, było inaczej, o wiele inaczej, a teraz jest dużo.
dużo tego wszystkiego. Anna Lipińska, Centrum Nauki Kopernik, dział wystaw. Strefa eksperymentowania to jest wystawa, nad którą pracujemy już od 4 lat. Pierwszą jej część otworzyliśmy 2 lata temu. Ta część jest tak pomyślana, że z jednej strony rozszerzamy tematykę. Tu głównie chodzi o eksperymenty związane ze światłem, jego naturą, to jak widzimy barwy. I tu już wchodzimy w taki obszar, który bardzo mocno zależy już od indywidualnych naszych tak naprawdę możliwości. To trochę też jest tak, że tą wystawę tworzymy my jako ludzie, który interesuje otaczający nas świat. Kolejna rzecz to jest taka, że my wiemy, bo my tak też oprócz tego, że tworzymy tę wystawę, to odwiedzamy różne tego typu miejsca na świecie. To, co wyraźnie widać, to jest to, że brakuje organizmów żywych, takich procesów biologicznych. To jest niezmiernie trudne pokazać coś takiego w Centrum Nauki. My nie jesteśmy zoo, nie jesteśmy ogrodem botanicznym, więc szukaliśmy takiego sposobu, żeby pokazać znowu, bo takim punktem wyjścia do tej wystawy to jest to, żeby pokazać więcej, inaczej, z innej perspektywy. Pomyśleliśmy, że takie małe organizmy, które one są, bo my nie robimy żadnych sztuczek, nie kreujemy świata, my go tylko staramy się dać narzędzia, żeby ten świat poznać. Pomyśleliśmy, że są takie małe organizmy, które możemy najpierw w naszych laboratoriach wyhodować i pokazać je zwiedzającym. Natomiast myślimy o tym, żeby tą grupę eksponatów dalej rozwijać. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź naszych zwiedzających, czy ich to zainteresuje, czy my będziemy w stanie zapewnić ciągłość działania tych eksponatów, bo w trakcie, muszę przyznać, że w trakcie prototypowania to nam jedna hodowla stółpi zdechła z głodu. To jest tak, że to jest niezmiernie trudne, bo wystarczy jednego dnia o nieodpowiedniej porze nakarmić i niestety po jakimś czasie populacja umiera. Natomiast myślimy o tym, żeby właśnie tą, bo to jest szalenie interesujące i to nas, myślę, odróżni od innych tego typu instytucji. Na pewno w Polsce, ale też i na świecie. To się dość rzadko zdarza. Co tutaj można zobaczyć? Jakieś ośmiorniczki. Właśnie chyba jest taka specjalna lupa, żeby się przyjrzeć dokładnie, zobaczyć. Jeju. Ale ciekawie to pod lupą wygląda. Tak, to są żywe organizmy. Nie wiedziałam. Elżbieta Turek, Centrum Nauki Kopernik. Na nowo otwartej wystawie możemy po raz pierwszy oglądać żywe organizmy. Co to są za organizmy? Generalnie są to organizmy skupione wokół takiego tematu jak obieg materii w ekosystemie. I począwszy od takich najmniejszych, których nie możemy właściwie zobaczyć, są to bakterie i sinice. Najbardziej pierwotne organizmy, jakie żyły na Ziemi. I widzimy je tutaj na przykładzie kolumny Winogradzkiego. One tam przeprowadzają zarówno fotosyntezę, jak i chemosyntezę. Czyli tak jakby zajmują się takim podstawowym przekształceniem materii nieorganicznej w materię organiczną. Również fotosyntezę, i o tym pewnie każdy z Państwa wie, przeprowadzają rośliny i glony. Na wystawie mamy przykład sekwoi. To jest jedno z największych drzew, jakie w obecnych czasach żyją na Ziemi, na naszej planecie. Mają wysokość do 100 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki ma 104 metry wysokości. No i właśnie tutaj mamy takie plasterki, które są większe od nas właściwie. Oprócz tego jeszcze mamy taki eksponat, który jest związany z pokazaniem, jaki jest ogrom fotosyntezy. Mianowicie mamy 1 cm sześcienny drewna, który jest zamknięty w metrze sześciennym powietrza i jakby dwutlenek węgla z tego metra sześciennego powietrza to jest tyle, ile się mieści w tym 1 cm sześciennym tego drewna. Następnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym, czy właściwie w każdej sieci pokarmowej, troficznej, są roślinożercy i tutaj mamy rozwielitki, które są ukryte w takim eksponacie pokazującym jedną z ciekawych ich właściwości. Oprócz tego, że są roślinożercami, czyli się glonami, mają zdolność reagowania na światło i tutaj możemy zobaczyć taką reakcję na światło. Kolejnym organizmem w naszej sieci troficznej są już mięsożercy, to są stułbie w naszym przypadku. Jak dla mnie to jest jeden z bardzo ciekawych eksponatów, ponieważ o stułbiach uczymy się w szkole, rzadko kiedy mamy możliwość je zobaczyć na własne oczy, więc u nas jest taka opcja. No, co ciekawe, one będą 3 razy w tygodniu karmione, więc jeżeli ktoś trafi na karmienie, no to wtedy jeszcze dodatkowo taka może spotkać go atrakcja. No i wreszcie ostatnie elementy w łańcuchu troficznym to są reducenci, czyli takie organizmy, które żywią się obumarłymi szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi. I u nas mamy przykłady grzyba soplówka, który żyje sobie na zbudziałych dniach drzew. Jest on bardzo ładny i dodatkowo ma taką atrakcję dla nas w postaci takiej, że jest jadalny. Można z niego przyrządzać sobie różne potrawy. No i eksponat, który jest troszeczkę zabawny, ale no to samo życie. Mamy grzyby koprofagi. Powtórka programu. Tragedia w niemieckim mieście Münster. Samochód wjechał w grupę ludzi przesiadujących w kawiarni na Starym Mieście. Zginęły 2 osoby, a kierowca popełnił samobójstwo. Policja jeździ i ogłaszają, że... Dobra, jeźdź do pędzi, co się musi nastąpić. Absolutnie w rejon tych wydarzeń nie zbliżać. Raport techniczny w sprawie katastrofy smoleńskiej pojawi się w najbliższym.
się zajmowała komisja do spraw wyłudzeń VAT. Chcemy, aby ta komisja zaczęła pracę jak najszybciej. Kiedy to się stanie, to decyzja marszałka i prezydium Sejmu. Zmiany w prawie pracy są konieczne, potrzeba jednak dyskusji o szczegółach, mówili uczestnicy debaty w Polskim Radiu 24. Ludzie chcą wiedzieć, kiedy pracują, ile zarobią. Nie mam dziecka. Rządowa. Wczoraj Sąd Najwyższy uznał, że rząd nie ma prawa do umieszczania takich plakatów. Premier Viktor Orbán i rządzący Fidesz w kampanii przekonywali, że imigranci stanowią zagrożenie dla istnienia Węgier. Zoltán Kottas z prorządowej gazety Magyar Idők tłumaczy, że władze walczą przede wszystkim z kwotami narzucanymi przez Unię Europejską. Rząd mówi, że Unia Europejska nie może mówić, kogo mamy przyjmować. Sympatyzujący z opozycją publicysta Janusz Seki tłumaczy, że zagrożenie imigracyjne to mit wykreowany na potrzeby kampanii przez władze. Teraz nikt nawet nie próbuje przyjechać na Węgry. Opozycja twierdzi, że Węgry mają inne problemy, jak ograniczanie swobód demokratycznych czy kolejki w szpitalach. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech jest nieprzewidywalny, mówi w Sygnałach Dniach politolog z Uniwersytetu Katolickiego w Budapeszcie, profesor Maciej Szumanowski. Politolog wyjaśnia, że dzieje się tak, gdyż większość mandatów jest obsadzana w jednomandatowych okręgach wyborczych. Wydaje się, że wszystko jest proste, natomiast na Węgrzech się nie przeprowadza badań opinii publicznej w tych okręgach jednomandatowych, a jeśli się przeprowadza, to i tak się wszystko zmienia i to obserwujemy. W tej chwili zmienia się przed samymi wyborami. Część kandydatów rezygnuje na rzecz innych kandydatów. I to oznacza, że tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w tych okręgach jednomandatowych. Profesor Maciej Szumanowski dodał, że największe szanse na zwycięstwo ma partia Fidesz, której liderem jest premier Węgier Viktor Orbán. Jak ocenił, obecna polityka energetyczna Węgier jest prorosyjska, ale to teraz jedyny obszar współpracy tego kraju z Rosją.
jeżeli nie wygrałby Viktor Orbán, to Węgry będą prowadziły zdecydowanie bardziej przyjazną wobec Moskwy politykę niż w tej chwili. To po części jest związane z tym, kim są liderzy tych partii postkomunistycznych, a po części to dotyczy również tej partii skrajnie prawicowej Jobbik, która chce wystąpić z NATO i wyraźnie podkreśla, że Władimir Putin jest politykiem, który broni wartości konserwatywnych i Europy i należy z nim współpracować. Do udziału w głosowaniu uprawnionych jest 8 milionów Węgrów. Politolodzy szacują, że frekwencja będzie się utrzymywała na poziomie 60%, czyli takim jak w minionych latach. Według sondaży Fidesz może zdobyć nawet 123 miejsca w nowym parlamencie. To o 10 mniej niż w wyborach 4 lata temu. Z kolei największe ugrupowanie opozycji Jobbik ma szansę na 42 mandaty. Prawosławni chrześcijanie obchodzą dziś Wielką Sobotę, a jutro święto Zmartwychwstania Chrystusa. Wierni przez cały dzień przychodzili do cerkwi, aby poświęcić pokarmy, a wieczorem biorą udział w wielkanocnych nabożeństwach. Święcenie pokarmów w tradycji prawosławnej odbywa się podobnie jak w kościele katolickim. Wierni przynoszą do cerkwi koszyki, w których znajdują się jajka, chleb, wędlina, chrzan, pieprz i sól. W koszyczkach jest kulicz, czyli drożdżowa baba pokryta lukrem oraz butelka wina. Prawosławny duchowny ojciec Witalii zauważa, że często mieszkańcy innych regionów Federacji Rosyjskiej, którzy spędzają święta wielkanocne w Moskwie, przynoszą do poświęcenia również swoje lokalne produkty. Jeśli przyjąć, że ktoś jest z Udmurcji albo Tatarstanu, to przynosi również swoje narodowe potrawy, czasami nie przypominające w ogóle naszej europejskiej kuchni, ale każdy ma jajka, bo one są symbolem dla wszystkich chrześcijańskich kościołów. Jajce to opcje cerkowne. W świątyniach na centralnym miejscu wystawiana jest płaszczennica, czyli całun symbolizujący śmierć Chrystusa. W prawosławnej tradycji w Wielką Sobotę wierni odwiedzają cmentarze, aby modlić się w intencji zmarłych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Kondecki w imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce złożył życzenia wiernym Kościoła Prawosławnego z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. List z życzeniami przesłał na ręce metropolity Sawy. Niech święta paschalne napełnią Waszą eminencję i wszystkich wiernych Kościoła Prawosławnego pełnią radości, wdzięczności i nadziei, czytamy w liście przekazanym na ręce metropolity Sawy. Tymczasem ukraińskie wojsko apeluje do separatystów o przestrzeganie wielkanocnego zawieszenia broni w Donbasie. Wstrzymanie ognia uzgodniono w zeszłym tygodniu w związku z okresem świąt paschalnych. Prorosyjscy bojówkarze codziennie jednak łamią zawieszenie broni. Z apelem do bojówkarzy zwrócił się ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej. Jak czytamy, sztab nawołuje kierowników okupacyjnej administracji Federacji Rosyjskiej do wstrzymania ostrzałów i zbrojnych prowokacji, tak aby cywilni mieszkańcy przyfrontowych terytoriów mogli w spokoju celebrować święto religijne. Ukraińscy wojskowi poinformowali, że od 30 marca, czyli od początku obowiązywania tzw. wielkanocnego zawieszenia broni, separatyści dokonali 230 ostrzałów, w których wykorzystywali również zakazaną artylerię. Jedynie ostatniej doby prorosyjscy bojówkarze dokonali 42 ostrzałów ukraińskich pozycji, w wyniku czego rannych zostało dwóch wojskowych. Jutro wyznawcy wschodniego chrześcijaństwa obchodzić będą Wielkanoc. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. I przechodzimy do wydarzeń krajowych. Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej, powiedział, że 10 kwietnia 2010 roku polska elita w samolocie Tu-154 zginęła wskutek eksplozji. W Toruniu zorganizowano konferencję poświęconą katastrofie smoleńskiej. Raport techniczny w sprawie katastrofy pojawi się w najbliższym czasie, zapowiedział Antoni Macierewicz. Jak dodał, ma on wyczerpać zagadnienie, którym się zajmuje. Podkreślił jednak, że raport nie będzie opublikowany przed wydarzeniami związanymi z obchodami rocznicy katastrofy. 10 kwietnia nad lotniskiem Siewierny w Smoleńsku doszło do śmierci polskiej elity w samolocie Tu-154 na skutek zniszczenia tego samolotu przez eksplozję. To się zdarzyło, jeżeli chodzi o techniczny aspekt tej straszliwej tragedii. Materiał dowodowy, jego analiza, jego przedstawienie znajdzie swoje miejsce w raporcie technicznym, który, jak powiedziałem, w najbliższych dniach zostanie przedstawiony polskiej i międzynarodowej opinii publicznej. Antoni Macierewicz skrytykował też działania byłego ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, któremu zarzucił zwlekanie z powołaniem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Kluczowe 5 dni badania tej tragedii minęło z
z własnej woli, być może mu ktoś kazał, nie wiem jak był. Nie mam wątpliwości, że działania pana ministra Klicha odbywały się w koordynacji z działaniami pana premiera. O tym świadczy cały przebieg wydarzeń. Złożyłem w tej sprawie jako przewodniczący komisji doniesienie do prokuratury. Mam nadzieję, że proces sądowy wyjaśni relacje między obu panami. Szef podkomisji podkreślił, że katastrofa smoleńska nie ma precedensu w dziejach światowego lotnictwa. Zamiast przeciwdziałać nielegalnemu obrotowi paliwami czy alkoholem, rząd PO-PSL zdecydował się na podniesienie podatków, tłumaczyli wczoraj posłowie PiS, składając u marszałka Sejmu projekt uchwały powołującej komisję śledczą w sprawie wyłudzeń podatku VAT. Kiedy powstanie i czym dokładnie będzie się zajmowała, o tym już teraz Michał Walczyk. Komisja do spraw wyłudzeń VAT-u w latach 2007-2015 ma składać się z 9 członków, a na jej czele stanie poseł Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa jest prosta. W 2007 roku Polska była druga w Unii Europejskiej pod względem ściągalności VAT-u. Ta szacowana luka VAT-owska stanowiła niecałe 9% potencjalnych dochodów. Rządy objęły Platforma Obywatelska, PSL i luka zaczęła dynamicznie rosnąć. Osiągnęła rekordowy poziom 27%, to są dane Komisji Europejskiej, czyli w kilka lat z lidera Europy w ściąganiu podatków staliśmy się krajem w szarym ogonie. W okresie rządów PO-PSL Skarb Państwa z tytułu m.in. nielegalnego obrotu paliwami, alkoholem czy surowcami wtórnymi miał stracić ponad 260 miliardów złotych, szacują politycy PiS. Ale jak dodaje poseł Marcin Horała, to problem, z którym w tym czasie mierzyła się cała Unia Europejska. Wiadomo było, co trzeba robić, to była wiedza powszechnie dostępna. Inne kraje europejskie wprowadzały tego rodzaju działania. Polska tego nie robiła. Polska była zieloną wyspą dla oszustów, dla VAT-owskich mafii. Skala strat z tytułu podatku VAT znacząco spadła po 2015 roku, czyli po wprowadzeniu szeregu ustaw uszczelniających m.in. zasady obrotu paliwami, przyznaje poseł Marcin Horała. Jeden przykład, wprowadzenie pakietu paliwowego. W Warszawie dużo pomników jest, proszę Państwa. Spowodowano, że oficjalna sprzedaż oleju napędowego. Kaczyński się o to stara i bardzo dobrze. Niech będzie dużo pomników. Jak również pomnik dla Takto Finanse, bo tu lichwy. Lichwa nie może być w Warszawie. Rząd Donalda Tuska zdecydował się jednak na podniesienie VAT-u, uderzając po kieszeniach obywateli, zaznacza poseł PiS Waldemar Buda. Zdecydowano się na podwyższenie podatku VAT z 22 do 23%, czym osiągnięto około 13 miliardów wpływu, a nie schylono się po 30 mniej więcej miliardów rocznie, które mogły być z tytułu ograniczenia podatku VAT. Niewykluczone, że komisja zacznie działać w przyszłym miesiącu, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Chcemy, aby ta komisja zaczęła pracę jak najszybciej. Kiedy to się stanie, to decyzja marszałka i prezydium Sejmu, więc dzisiaj wiążącej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Opozycja do zapowiedzi powołania komisji VAT-owskiej podchodzi sceptycznie. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna tłumaczy, że powinna ona obejmować także okres od 2015 do 2017 roku. Jeżeli sprawdzać kwestie VAT-owskie, to trzeba to zrobić całościowo. Nie mamy tutaj nic do ukrycia. Jeżeli uchwała zostanie rozszerzona o okres rządów PiS, PO deklaruje współpracę. Na razie jednak ugrupowanie to nie wskazuje nawet swoich członków. Dla nas kluczowe jest i mówiłem, że jesteśmy otwarci na rozmowę o poparciu tego projektu, jeżeli będą lata 16-17 także. Nowoczesna żąda, aby komisja badała także okres sprzed 2007 roku, czyli momentu, gdy zmieniły się zasady naliczania VAT-u w całej Unii Europejskiej, tłumaczy Paulina Henning-Kloska. Eksperci zauważają spory wzrost luki podatkowej już w 2006 roku i jeżeli mielibyśmy merytorycznie, ale też słusznie usiąść do problemu, to przede wszystkim o ten rok, a nawet dwa lata wstecz,